Unified Factory, spółka od 13 lat na rynku, od 4 lat zajmujemy się produkcją oprogramowania, automatyzacji procesów sprzedaży. 20 deweloperów, posiadają dwie duże platformy. Jedną z nich jest platforma Unified Factory Project, drugą Unified Factory Communication. Obydwie platformy współpracują z silnikiem pamięci asocjacyjnej. Nasza firma zajmuje się optymalizacją procesów obsługi klienta i przez to zwiększeniem wydajności naszych klientów. W najbliższym czasie widzę kilka wyzwań w e-commerce. Pierwszym jest szukanie innowacji, nie banie się ich, a traktowanie ich jako możliwości rozwoju i szukanie szans rozwoju. Na przykład w logistyce, na przykład w nowych formułach płatności, na przykład w backendzie, analizowanie danych BI-owych, to są rzeczy, na które w najbliższym okresie czasu e-commerce będzie skazany, a także automatyzacja. Automatyzacja wszelkich procesów związanych z obsługą klienta, a także wychodzenie do klienta z nową formułą H2H, czyli bezpośredniego kontaktu z klientem. Obecnie standardem w e-commerce jest dostawa w 48 godzin. Ja tu mówię o standardzie dla wszystkich branż. Wyróżniającą się branżą jest branża IT i elektroniki użytkowej, która współpracuje z dużymi dostawcami usług logistycznych typu Action, ABC Data czy AP. Te firmy dają sklepom internetowym oprócz usługi logistycznej także swoje platformy. Dzięki temu klient zamawiający w danym sklepie internetowym następnego dnia ma możliwość otrzymania tej przesyłki. A w pozostałych branżach bywa bardzo różnie. Zazwyczaj produkt jedzie najpierw do sklepu internetowego, a następnie do klienta końcowego, czyli ten dropshipping jest używany w niewielkim stopniu. Dostawa w 4 godziny w dużej miejscowości jest wyższym standardem. On oczywiście drożej kosztuje, natomiast usługa jest usługą i klienci, jeżeli takowej potrzebują, na pewno z niej skorzystają. Nie każdy może sobie na nią pozwolić, bo musi być cały łańcuch dostawy zautomatyzowany, począwszy od płatności, która zazwyczaj jest elektroniczną płatnością, która następnie wpływa na to, kto dostarcza ten produkt, który z dużych dostawców. No i oczywiście potem jest ta ostatnia mina, czyli dostarcza produkt kurier. On też musi mieć taką usługę u siebie zrobioną i to też nie jest łatwa sprawa. 72% użytkowników e-commerce oczekuje odpowiedzi w ciągu 1 godziny. Jeżeli my dostarczymy taką informację, klient jest dobrze obsłużony i może kiedyś do nas wrócić. Jeżeli taka automatyzacja procesu, a na przykład reklamacji, będzie dogodna dla klienta, to klient nie będzie miał problemów z tym, żeby polecać na sklep następnym klientom. Więc jak najbardziej automatyzacja procesu jest tego akurat według mnie niezbędna.